Hej, hej, witam Was moi drodzy. Dzisiaj całkowicie inne klimaty. El Teido, czyli magiczny wulkan, który ponad 100 lat temu podobno wybuchł. Zrobię Wam live'ika takiego poglądowego, jak będziemy jechali. Tutaj, tak jak widzicie, znajdujemy się pod samym wulkanem, jest kolejka, ale nie czekamy na nią. Wolimy sobie pozwiedzać gdzieś tam okolice i pokazać Wam w tym jak najwięcej uroków właśnie takich troszeczkę księżycowych. Widzicie tam to czarne, to jest wszystko zastygła lawa, ale zobaczycie o wiele więcej tego. Dobrze, wsiadam. Już zmieniam kamerkę. Momencik. I będziecie sobie wszystko oglądać razem ze mną. Zobaczcie jaki paradoks. Jesteśmy gdzieś w górach. Naprawdę, mam zasięg, mam internet, a w podwarszawskiej miejscowości niejednokrotnie nie mogę live dla Was prowadzić, bo internetu nie mam. To jest w ogóle paranoja. Chwała za to Kanaryjczykom, że mają aż tak dobre zasięgi wszędzie. Dobrze, będziemy jechali. Siadam, szykujemy się. I będę Wam na bieżąco mówił. Jak. Bo naprawdę widoki są oszałamiające, jak jechaliśmy po drodze. Bardzo nam się podobało. Tutaj coś tam jedzie. Musimy wyjechać stąd. Temperatura jest tutaj troszeczkę chłodniejsza niż nad oceanem. Zapewne jest około, nie wiem, 16-17 stopni w tej chwili. Więc z krótkim rękawkiem ciężko by było chodzić. Zobaczcie, tam sobie podjeżdżają ludzie, idą później na kolejkę. Okej, my już ruszyliśmy. Jak będzie Wam się coś odbijało w szybie, bo będę też przez szybę Wam to strzał. Takie klimaty. Jak będzie źle widać bardzo, to mówcie. Będę zmieniał miejsce telefonu. Są naprawdę widoki oszałamiające. Nie dziwię się, że ludzie przyjeżdżają tutaj zwiedzać. Robią masę zdjęć. Ja pewnie jeszcze raz będę musiał przejechać ten odcinek, bo chciałem też parę zdjęć dla siebie zrobić, żeby później od czasu do czasu Wam publikować na Facebooku. Zobaczcie jakie. My jechaliśmy w tą stronę, myśleliśmy, że tak naprawdę jakby koparka gdzieś tą ziemię skopała, to jest tak naprawdę lawa. Kapitalnie to wygląda. Spróbujemy tak. Mam nadzieję, że nie zgubię telefonu po drodze. Jeszcze zatrzymać się gdzieś na miejscu widokowym, żebyście jak najwięcej mieli fajnych wrażeń, fajnych widoków.
Będziemy przejeżdżali przez taki kanion, on troszeczkę przypomina bardziej księżycowy wygląd. Są w opisach, jak poczytacie o El Teide, dużo osób porównuje go z powierzchnią Księżyca. Więcej fajnych rzeczy. Chodzić może tylko do samego końca. Wysadzisz mnie, to ja pójdę tam i podejdę, czy gdzieś będziesz szukała miejsca. Dobra. Zobaczcie, ja wam pokażę, a ona sobie pojedzie. Jak to wygląda. Nie chcę mi się szczerze tam wchodzić wysoko, na górę. A może powinienem. Zobaczymy. Będzie się takie widoki. Coś naprawdę kapitalnego. Zobaczcie, jaki kolor jest tej ziemi tak naprawdę. Ziemi, no ciężko powiedzieć, bo to pewnie pozostałości też troszeczkę po pyle wulkanicznym. Trochę nieziemski wygląd, prawda? No i taki niepozorny w oddali, troszeczkę zaśnieżony szczyt tego El Teide. Okej. Tutaj nam nie pozwalają dalej wejść, że coś się podobno obsypuje, no to nie będziemy kombinować. Okej. Jak, widoki podobają się? Fajne, prawda? Warto tu przyjechać, warto pozwiedzać takie rzeczy.
na niedzielę. Godzina w miarę jeszcze jest młoda, a zobaczcie, ile ludzi tutaj przybywa, żeby to pozwiedzać, zobaczyć. Okej, okay, tam podejdziemy, zobaczymy. A może. Dobra, okej, okay, wejdę, pokażę. Pomęczę się troszeczkę, pokażę, co jest na górze. Trudno, przypomnę sobie, jak po Tatrach chodziłem. A muszę przyznać się, że wiele lat, prawie co miesiąc wyjeżdżałem, żeby chociaż dotknąć tych naszych Tatr, zaliczyć Giewont i inne szczyty. Ale niestety, kondycja gdzieś tam razem z wiekiem uciekła. Aczkolwiek teraz staram się odbudowywać to. Znaczy już coraz wyżej. Coraz fajniej. Idziemy dalej się pomęczyć, żebyście mieli jeszcze fajniej. Zobaczymy, gdzie moja żona, pewnie gdzieś mi zniknęła. Albo daleko, daleko gdzieś pojechała, żeby zaparkować. Sorry za chrypkę, ale powiem tak, dla mnie troszeczkę jest za suche powietrze. No jeździ bidna, nie ma gdzie zaparkować, to idziemy jeszcze dalej. No i jak? Widoki z tej pozycji? Ekstra, prawda? No dalej już nie pozwalają nam wchodzić. Są jakieś łańcuchy. Dobrze, skończę teraz te live'a, zrobię sobie kilka zdjęć i jak będziemy jechali dalej, to też postaram się wam pokazać, co jest dalej. Hej, pozdrawiam i do usłyszenia.